Cześć, cześć, godziny południowe, a raczej popołudniowe już teraz, bo za oknem piękne słoneczko, godzina 15:33 to idealny moment, żeby zagrać w Alana Wake'a, jako że gra w Alana Wake'a wieczorem tudzież nocą grozi strachem. A ja się nie lubię bać. Nie lubię się bać, dlatego gram w Alana Wake'a. Dlatego gram w Aliens. Dlatego, że się właśnie nie lubię bać. I to wcale nie jest dziwne. Lubię ciekawe gry, a to są ciekawe gry. Nieważne, że to horror. Ja pamiętam, jak ja się męczyłem z Dead Space'em dwójką. Chociaż dużo ludzi już mówiło, że Dead Space 2 to nie zachowywał klimatu części pierwszej. I że był mniej straszny, a bardziej nastawiony na strzelanie, na czystą akcję. Nie wiem, przyznam się, że nie grałem w część pierwszą Dead Space. Jest pistolet, już się bałem, że go nie będzie. Nie grałem w część pierwszą Dead Space, natomiast dwójka przyprawia mnie o dreszcze. Wiecie, może mi po prostu niewiele trzeba, żeby się bać. Alan Wake jest na razie taki niepokojąco straszny, nie jest straszną grą typowo. No, w każdym razie Alan Wake straszy w bardzo specyficzny sposób. To jest raczej budowanie takiej ciężkiej atmosfery, takiego thrillera. Tak naprawdę widzicie, że to są dwa wątki właśnie, jakiegoś porwania Alice. Natomiast drugi wątek to jest taki właśnie, są wszystkie te rzeczy, które dzieją się nocą. I kiedy dzieją się dziwne rzeczy. Kiedy słychać wszystkie te niepokojące odgłosy. Tak przeszukuję domy z nadzieją na znalezienie czegoś wartościowego. Coś tu? Amunicja. Generalnie wszystkie znaleziska w tej grze, ja sobie włączę stoper, o którym zapomniałem, wszystkie znaleziska w tej grze to są, dotyczą albo, jak na razie, baterii, albo termosów. Czy wy to widzieliście? Widzieliście to? Nie wiem, czy to... A. Czyli to tylko nas coś straszy, a nie jest to realne zagrożenie. No właśnie, właśnie. Oj. Takie odgłosy oznaczają zawsze kłopot. Zawsze, przynajmniej w tej grze. Nie będzie niezbędne uruchamianie bezpieczników ani żadnych takich rzeczy. No tak, już wiemy teraz, że Alan Wake jest kaleką i nie potrafi przejść przez niewielki płotek. Powinienem podążać cały czas w dół, natomiast warto chyba sprawdzać wszystkie lokacje w poszukiwaniu rzeczy użytecznych. Dobra, ptakom się nie udało mnie wystraszyć. W telewizorni to tutaj są zawsze jakieś straszne rzeczy. To właśnie strasznie ryje beret. Te wszystkie dodatki, ta cała otoczka wkoło tego, co się dzieje, te wszystkie takie drobnostki budujące klimat. Bo to... Sami widzicie, że tutaj się dzieje no stosunkowo niewiele, żeby nie powiedzieć nawet nic. A jednak jest tutaj coś bardzo niepokojącego. Nie wiem, czy wy to też czujecie, jak to oglądacie, zwłaszcza, że ja cały czas gadam. Natomiast no ja to odczuwam bardzo, bardzo mocno. Co innego oglądać, a co innego w tym uczestniczyć.
punkt zapisu, to już trzeci pod rząd, kiedy nie trzeba było do niczego strzelać. Oj. Oj, oj. Co tu się dzieje? Jeszcze SMS-a dostałem. Trochę nie skumałem, co się dzieje. Gdzie? W tym domu pewnie. O Jezusie. Temu co? No proszę. Myślę, że on już się nie będzie trzymał. No tak właśnie, bo ja tego w ogóle nie czytam. Bo tutaj pod F5 widzicie, że są... Rusty umiera, o właśnie. Dał nam tą kartkę w takim razie. Dobra, idziemy włączyć światło w każdym razie. Aha, tędy nie. No tak, bo my tutaj wcześniej byliśmy. Za dnia oczywiście. Jak widzicie, to tutaj spory... ciekawych rzeczy się działo. Czyżby tu? Coś tutaj mogło? O, strona maszynopisu, no patrzcie, prawie przegapiłem. Która to strona? Duch mroku atakuje Rustiego. O właśnie. No to już wiemy, co się stało z Rustim, przynajmniej mniej więcej. Czyli ja tutaj czytam to, co się stanie. Zobaczcie. Ciekawe, gdzie to światło jest w takim razie. Czyli z tego pisma dowiadujemy się, że zanim jeszcze odejdziemy w bezpieczne miejsce, to coś się wydarzy. Coś znaczącego. Siekiera. Tak, na Rustiemu już chyba... Nie. Rustiemu już chyba nic nie pomoże. Czyli da się te plamy wypalić, zobaczcie. Ciekawe, prawda? Czy coś... No to chyba niewiele daje. Można te plamy niszczyć. Natomiast, no dobra, wracamy w takim razie. Aha, no to cześć. Mm-hmm.
pokonaliśmy przeciwników. Ale Rastiemu to już to i tak. Właśnie, to już nawet Rastiego nie ma. Gdzie? Ach. No proszę. No, kolejny chyba przeciwnik do pokonania. Tak. Tak, bo to jest kolejny przeciwnik taki jak wtedy, którego trzeba pokonać pewnie, zanim nastanie ponownie. Światło. No chodź tu, gagatku. No, udało się. Dobra, jestem Maksym zagrany. Jeszcze wykończymy tych przeciwników, bo ja tutaj dostaję całą serię SMS-ów, a przecież muszę odpisać. Gramy w Alana Wake'a. Gramy w Alana Wake'a. Ja próbuję dobić ostatnich dwóch przeciwników, zanim zapauzuję. Bam. I zapraszam Was do obejrzenia kolejnej części Alana Wake'a. Trzymajcie się, hej!